Cześć, ja nazywam się Dominik Przybysz i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o spoku i testowaniu z użyciem spoka. Trochę o mnie. Na co dzień pracuję w Tołku, jestem też komiterem Apache Ariesa. Jakby ktoś mnie szukał, to pod tymi adresami można znaleźć albo mój kod, albo mnie. Okej, na początku opowiem troszeczkę o tym, czym jest tak naprawdę spok, do czego można go używać i jakieś podstawowe jego, jak go w podstawowy sposób użyć. Potem opowiem o cyklu życia specyfikacji spokowych, jak napisać parametryzowane testy, jak obsługiwać wyjątki, mockować, stabować, integrować się ze Springiem, korzystać z jakichś helperów, asynchroniczności, historii oraz adnotacji. OK, na początek. Czym tak naprawdę jest spok? Spok jest to framework służący do testowania i do pisania specyfikacji, szczególnie dla Javy, przy czym testy, specyfikacje spokowe piszemy w Groovim. Szczególną zaletą spoka jest to, że testy, które w nim właśnie piszemy, są bardzo ekspresyjne, piękne i bardzo łatwo się je czyta. Dużą też zaletą jest to, że korzysta z JUnitowego runnera, więc tak naprawdę w bardzo dobry sposób integruje się z waszym IDE, jakiekolwiek by nie było, czy Eclipse'em, czy IntelliJ'em, czy bezproblemowo powinien odpalić się też bez żadnych dodatkowych pluginów na jakimś serwerze integracji, czy na Travisie, czy na waszym domowym Jenkinsie. Czego tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy jednego dependencji, które nazywa się Spok Core. Jakie dodamy, możemy już zacząć pisać testy spokowe. Jeśli jesteście odważni, 2 dni temu został wydany Spok Release Candidate wersji 1.1. Wprowadza kilka feature'ów, ale jeszcze nie do końca wszystko w nim działa. Może tak, kto zna Groovy'ego? Okej. Troszeczkę kodu będzie w Groovim takiego, który będziemy testować, a kod testów będzie w całości w Groovim. Groovy jest, jak widzicie, prosty. Tutaj dodaliśmy sobie adnotację Canonical, która nam wygenerowała wszystkie konstruktory, plus do tego jeszcze equals i hashcode. Mamy jakąś osobę, która ma imię, nazwisko, wiek i jakąś metodę, która sprawdza, czy ta osoba jest dorosła. I taką osobę będziemy sobie za chwilę testowali. OK, w spoku wszystkie klasy są tak naprawdę specyfikacjami i muszą rozszerzać klasę specification. Metody za to, metody testowe, mogą być zapisane i najczęściej są zapisywane jako stringi, dzięki czemu zyskujemy jeszcze większą czytelność. To jest z kolei feature Groovy'ego, że metody mogą się w ten sposób nazywać. I taki pierwszy przykładowy test w spoku zawiera bloki when i then. W bloku when definiujemy, co tak naprawdę mamy odpalić, co jest tym naszym przedmiotem testu, a w bloku then definiujemy asercję. To musi być coś, co ewaluuje się do boolina w jakikolwiek sposób. Nie piszemy tu żadnych asertów i tak dalej, i tak dalej. No, dzięki czemu bardzo przyjemnie czyta się ten taki test. Jeśli poleci jakiś błąd, coś się nie będzie zgadzało, to wyrażenie, które asertujemy na samym końcu, będzie niespełnione. W tym momencie dostaniemy piękną informację o błędzie, gdzie łatwo jesteśmy w stanie zlokalizować, gdzie co się wysypało. Możemy też dodatkowo dodawać pewne opisy do każdego z tych bloków i praktycznie do każdego bloku, które są obsługiwane w spoku, mogą zostać dodane takie opisy. Takie opisy potem możemy w jakiś sposób procesować za pomocą jakichś zewnętrznych pluginów. Powstał już chyba Spok Reports, który umie to obsłużyć i na tej podstawie wygenerować nam HTML-a z opisem naszego testu. Mamy coś takiego jak blok given, czyli coś, co chcemy zrobić na początku naszego testu, co nie jest tak jakby częścią na przykład metody, którą wywołujemy, to jest po prostu setup naszych danych. Jeśli chcemy wykonać wiele asercji, sprawdzić wiele rzeczy, po kolei wypisujemy je w bloku then.
Przy czym, jeśli wywali się na przykład na sprawdzeniu last name, to dalej już aselce nie będą szły, tak samo jak jest w zwykłym JUnitowym teście. Za to, jeśli chcemy sprawdzić wszystkie rzeczy, to od spoka w wersji 1.1, czyli tego najnowszego, mamy możliwość powiedzenia, że chcemy zweryfikować wszystkie i w raporcie z naszych testów dostaniemy wynik sprawdzenia wszystkich tych asercji. Jeśli któraś z nich się wywali, to dostaniemy o tym informację. Jeśli robimy taki łańcuch wywołań when-then, to jest szczególnie przydatne przy testach akceptacyjnych, gdzie najpierw coś robimy, czekamy na odpowiedź, na tej podstawie danych, które dostaliśmy, znów coś wywołujemy i znów sprawdzamy odpowiedź. Robimy takie łańcuch wywołań when-then. Tego może być dowolnie dużo w zależności od całej naszej ścieżki, całego naszego procesu, który chcemy przetestować. Mamy też block end, który jest tylko i wyłącznie blokiem, który w graficzny sposób różnicuje nam jeden zbiór jakichś walidacji czy dowolnych rzeczy od drugiego. On może być tak naprawdę położony pod każdym blokiem i tak jakby jest wewnątrz spoka w specyfikacji, jest jego kontynuacją, w żaden sposób nie dzieli tego, tak jak mówię, to jest tylko graficzne przedstawienie. No i oczywiście możemy tu wtedy dodać jakiś opis, który będzie odpowiednio się wyświetlał w raporcie. Jeśli mamy when then, to często jest tak, że możemy w łatwy sposób od razu napisać asercję, wywołując na przykład metodę, tu na przykład sprawdzamy, czy equals w Groovim równa się w odróżnieniu od Java jest po prostu wywołaniem equalsa. Sprawdzamy, czy jeśli stworzymy sobie jedną osobę, to czy ona jest równa takiej samej osobie. Tu nie ma sensu tworzenia, nie wiem, w sekcji given pierwszej osoby, w sekcji then drugiej, potem robienie jakiegoś when'a, gdzie no właśnie, wywołamy equalsa, dostaniemy w responsie boolean'a, a potem będzie sprawdzimy, czy ten boolean jest true. Tutaj po prostu piszemy blok expect, który jest całą naszą asercją. Cykl życia testów spokowych. Przede wszystkim tak, mamy pola, które mogą być zdefiniowane w naszej specyfikacji. Jeśli oznaczymy pole jako shared, jest dostępne, jest współdzielone przez wszystkie testy w danej specyfikacji i jest to prawie tożsame z tym, jakbyśmy użyli słówka static przed naszym polem. A jeśli zdefiniujemy pole bez żadnego modyfikatora, jest to zwykłe pole tej klasy i tak samo jak w JUnicie, test jest tworzony tak jakby, nowa instancja klasy testowej jest tworzona per każde wywołanie testu i tak samo to person będzie gotowe, czyste na każde wywołanie naszego testu. Jak będą pytania, to prosiłbym od razu. OK? Będzie łatwiej. OK. Jak chcemy setupować naszą specyfikację, czyli wykonać coś na samym początku całego zestawu naszych testów, musimy sobie zdefiniować metodę setup spec i tutaj ważna jest po prostu jej nazwa. Ona ma się w ten sposób nazywać. Tak samo jest, jeśli chcemy setupować coś przed każdym testem, wtedy mamy metodę setup i dokładnie tak ona musi się nazywać. Jeśli chcemy wyczyścić, to nazywa się cleanup. Jeśli chcemy wyczyścić specyfikację, czyli po wszystkich odpalonych testach, mówimy cleanup spec. I teraz tak, w Groovim chyba od 2.3 mamy traity i w traitach bardzo fajnie można by było skorzystać z tego, że tam też chcielibyśmy coś setupować, a potem wyczyścić na koniec naszych testów. I tu przychodzi nam z pomocą to, że od jakiegoś czasu możemy korzystać z adnotacji JUnitowych, zwykłych tych, które znacie z JUnita i one będą działały dokładnie w ten sam sposób w połączeniu razem z tymi metodami setup, cleanup. I tak samo w przypadku before class i after class zostaną one połączone z wywołaniami setup spec i cleanup spec. OK, ale co zrobić, jeśli chcemy coś wyczyścić albo setupować na początku tylko jednego testu? Wtedy mamy osobny blok setup, który tak naprawdę jest synonimem bloku given oraz blok cleanup, który może nam wyczyścić coś tylko po tym teście. Dalej, jeśli nie zdefiniujemy jakiejś tabelki, nie zdefiniujemy bloku, tak jak tutaj mamy po prostu tego print line'a, nie bez żadnej labelki przed,
to tak jakby on z automatu trafi do sekcji given. Idźmy dalej. Parametry. Kto z was parametryzował testy JUnita? OK? Czego używaliście? JUnit Params of Pragmatist, tak? Tak. Czegoś jeszcze? Data Provider. Data Provider ma chyba ten problem, że on wtedy musi być jakoś tak explicity napisany i to jest jakieś takie chyba jedne testy parametryzowane na klasę, czy coś w tym stylu było, tak? No jakoś tak strasznie problematycznie, tak? Spock w piękny sposób rozwiąże nam te wszystkie problemy. Przede wszystkim, na początek. Jeśli mamy testy parametryzowane w Spocku, to te testy z automatu zostaną umieszczone tak jakby, jeśli macie raporty JUnitowe, to zostaną umieszczone jako jeden test. Czyli test, który jest parametryzowany, będzie tak naprawdę, nawet jak będzie miał 1000 case'ów, to będzie miał tylko jeden, to będzie tylko jeden test tak naprawdę w waszym, w waszych raportach. Dlatego dodajemy adnotację unroll, która unrolluje tak jakby nam te wszystkie testy i jak mamy 1000 przypadków, 1000 danych, 1000 przypadków z parametryzowania, to wygeneruje nam 1000 testów. Możemy też to zrobić albo na metodzie testowej, albo na klasie testowej i wtedy wszystkie metody z tej klasy, jeśli są sparametryzowane, to zostaną zunrollowane. Jakiś czas temu Marcin Zajączkowski popełnił taką biblioteczkę, która jest rozszerzeniem Spocka. Wystarczy, że umieścicie to na ClassPathie i w tym momencie wszystkie wasze testy zostaną zunrollowane. Nie, bez żadnych adnotacji. Jeśli będziecie chcieli je zrolować, to musicie skorzystać z jednej albo z drugiej adnotacji. Ale najczęściej chcemy jednak mieć zunrollowane te wszystkie testy. Okej. Najlepszy, według mnie, sposób definiowania parametrów w testach spokowych wygląda tak, że mamy blok where, w którym definiujemy tabelkę. Last name, first name i age i podajemy parametry dla każdego przypadku. Jedna linia to jeden przypadek testowy. I w tym momencie z tych parametrów Spock domyśli się ich typu i będziemy mogli z nich skorzystać już w obrębie całego naszego testu. Możemy też te parametry przekazać, jeśli chcemy explicite podać ich typy, możemy je przekazać w sygnaturze metody, aczkolwiek rzadko kiedyś się z tym spotykałem, bo tabelka jest wystarczająco czytelna dla większości użytkowników Spocka. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale to failuje w Spocku 1.1. Nie miałem czasu niestety analizować tego, dlaczego nie podobają mu się te parametry w sygnaturze metody. OK. I teraz tak, mamy bardzo dużo tych testów, bardzo dużo przypadków testowych i teraz na podstawie tych kolumn możemy sobie zdefiniować nasz test tak, żeby on skorzystał z tych kolumn, czyli na przykład should set person with i podajemy te parametry, koniecznie z haszem, wtedy tak jakby, jeśli mamy to oczywiście unrollowane, każdy test będzie się nazywał tak, jak jego parametry. To samo możemy zrobić w adnotacji unroll i wtedy tak jakby nasza metoda testowa nazywa się w sposób czysty, czytelny dla nas. W raportach będzie na przykład zawierała jakieś parametry, plus możemy wywoływać metody bezparametrowe na tych parametrach. Problematyczne jest to, że nie możemy wykonywać metod parametrowych. Wtedy musimy sobie pod tabelką na przykład zdefiniować, że chcemy używać pierwszej litery z imienia, no to najpierw ją sobie wyjmiemy pod tabelką, a potem możemy z niej już korzystać w tym miejscu. OK. Jeśli mamy kilka parametrów tak zwanych wejściowych i wyjściowych, to możemy je graficznie rozdzielić za pomocą podwójnego pipe'a. I to jest tylko i wyłącznie od strony graficznej, nie zmienia nic pod spodem. Mamy też inny sposób przekazywania parametrów, troszeczkę inny, taki, że przekazujemy je jako listę. I tak za każdym razem, jak wywołam, taki zestaw parametrów wygeneruje nam trzy testy. Najpierw weźmie z age pierwszy, z adult pierwszy, no i potem jeszcze coś obliczy, bo tu mamy zwykłe równa się. Drugiego zestawu będziemy mieli 18 i true, 19 i true. Może dla niektórych to jest czytelne, ale szczególnie czytelne jest to, jeśli mamy jeden zestaw takich parametrów. Za chwilę jeszcze pokażę dlaczego.
Czytelne jest też przekazywanie tak jakby listy list do naszych parametrów. Wtedy tak jakby przekazujemy te pary. Myślę, że i tak tabelka jest lepszym sposobem w tym momencie. Tabelka się słabo sprawdza tylko tak naprawdę w tym przypadku, kiedy mamy jeden parametr. Wtedy musimy, jeśli chcemy to zdefiniować w formie tabelki, musimy sobie zdefiniować taką dummy kolumnę, która zawiera tylko i wyłącznie podkreślenia. Jak później zobaczymy, podkreślenia są bardzo często używane w spoku, jakie takie placeholdery, które mówią, nie interesuje mnie, co w tym miejscu jest, tu coś ma być, ale to w sumie nic ważnego. Okej. To teraz może od innej strony. Możemy sobie wciągnąć te parametry. Aha. Propos jeszcze tego. Tak naprawdę wszystko, co tu przekażemy, to może być coś, po czym możemy iterować. A więc jeśli zdefiniujemy sobie w bazie danych, tu na przykład zdefiniowałem w bazie in-memory dostęp do bazy, stworzymy sobie jakieś tabele, gdzie tam będą zdefiniowane dane testowe, wstawimy tam jakieś przykładowe dane testowe. Oczywiście w Cleanup Specu możemy to sobie zamknąć. Później pokażę jeszcze łatwiejszy sposób zamykania tego. I tak jak mieliśmy wcześniej ten zestaw parametrów, możemy go sobie po prostu tak jakby przegierować parametry z wywołania czegoś, co nam zwróci coś iterowalnego, jakiś iterable, tak? W tym momencie SQL rows zwróci nam wszystkie wiersze i dostaniemy tak jakby zestaw testów pojedynczych, to będzie jeden wiersz z bazy danych. Oczywiście możemy je nazywać, mieć tego SQL-a większą kontrolę. Jeśli chcemy pominąć jakieś parametry, czyli na przykład mamy dwa parametry, a wiemy, że ten select gwiazdka zwróci nam trzy parametry, to ten trzeci zostanie po prostu odrzucony. Możemy też użyć placeholdera, mówiąc, że pierwszy parametr nas nie interesuje, pozostałe dwa są dla nas interesujące. Może się wydać dziwne, dlaczego w ten sposób możemy to napisać, bo na przykład to będzie wyłączone do jakiejś osobnej klasy i będzie naszym jakimś providerem, który zawsze będzie zwracał zbiór danych w jednej formie, dlatego może się przydać wyłączanie pierwszej kolumny. OK. Tyle o parametrach, teraz troszeczkę o wyjątkach. Jak łapiecie wyjątki w testach JUnitowych? Expect? Nie za dobre. Try catch? Z failem jeszcze gorzej, nie? Catch exception, tak? To zapraszam, nie wiem, jest spoina albo kubek, albo nie wiem, czy coś jeszcze, albo koszulka. Tak, catch exception jest najlepszą, jeśli korzystacie z JUnitowych testów, ale my mamy tutaj jeszcze lepszy sposób. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś naszego person validatora, który nam zwaliduje poszczególne pola i rzuci jakiś wyjątek, jeśli coś mu się nie będzie podobało z tymi danymi. I teraz. Chcemy nie rzucić wyjątku, sprawdzić, czy na przykład metoda, która zwraca void, nie rzuciła wyjątku. Mamy słówko not thrown i mówimy, jaki wyjątek ma nie zostać rzucony. Jeśli spodziewaliśmy się, że nie zostanie rzucony, a został rzucony, to dostaniemy odpowiednią informację o takim błędzie. I w drugą stronę, jeśli spodziewamy się, że dostaniemy jakiś wyjątek, w tym przypadku thrown, i mówimy, jaki to ma być wyjątek, no to możemy go sobie wyjąć i zwalidować na koniec. Feature jest taki, że robimy to w sekcji then i on obejmuje sekcję when. Czyli jeśli coś walnie w given, czyli wcześniej, przed wywołaniem naszego thena, przed wywołaniem naszego when'a, przepraszam, to w tym momencie to po prostu wywali nam test i nie dojdzie nawet do tego miejsca. Oczywiście, jeśli zostanie rzucony inny wyjątek niż się spodziewaliśmy, dostaniemy odpowiedni komunikat. I tak samo, jeśli spodziewaliśmy się wyjątku i nie dostaliśmy, a nie dostaliśmy żadnego, też dostaniemy odpowiednią informację o błędzie. I podobnie jak przy catch exception, po prostu te testy czytamy jeden pod drugim, tak? Try catch zawsze jest jakimś rodzajem ifa, który robi nam branche w kodzie, albo to, albo to. W testach najważniejsze według mnie jest to, żeby nie mieć tych ifów, żeby one były od góry do dołu pisane i to w bardzo ładny sposób nam to ułatwia. OK, tyle o exceptionach. Mokowanie i stabowanie. Czego używacie do mokowania i stabowania? Mockito, JMock, PowerMock. OK.
jeszcze jest EasyMock chyba, no swoich tych bibliotek, tak? Kiedyś słyszałem zdanie, że jesteśmy Polakami, więc powinniśmy używać Mockito, ale różne szkoły są. Okej, okay, dobra, tu nie potrzebujemy takich bibliotek. Ważne jest jeszcze to, żeby przy okazji mockowania i stabowania w Spoku dociągnąć sobie dwie biblioteczki, cglib, nodeb i obgenesis. Służą one do tego, żebyśmy mogli albo mockować interfejsy, albo mockować całe klasy. Oczywiście z finalowymi klasami jest zawsze problem, ale no tego nie przeskoczymy tak jakby. Okej, okay, mamy jakieś nasze person DAO, które będziemy testowali. Jego zależnością jest JDBC template, który przekazujemy w konstruktorze. Mamy jakieś metody, które służą do zapisywania, gdzie możemy zapisać albo listę, albo pojedynczą osobę i zostanie wywołana odpowiednia metoda execute na JDBC template'cie. I mamy też metodę do wyszukiwania, która posłuży nam do stabowania. Na koniec jakieś przykładowe zamknięcie. Też zobaczymy później po co. No dobra. Tworzenie mocka. Mocka tworzymy w bardzo prosty sposób. Po prostu w naszej specyfikacji mówimy mock, podajemy nazwę interfejsu lub klasy i dostajemy taki właśnie obiekt. Potem możemy go przekazywać dalej. Tak. Znaczy, wystarczy pisać równa się mock tak naprawdę. Ja piszę w ten sposób. Nie ma jeszcze takiego mechanizmu, dlatego że to i tak napiszesz w jednej linijce, tak naprawdę możesz napisać równa się mock i to wystarczy, nie? To piszemy tylko, ja piszę to, ponieważ IntelliJ wtedy lepiej sobie radzi z podpowiadaniem, nie podświetla mi tego. Tak, ale pisanie równa się mock jest, wydaje mi się, tak samo czytelne jak napisanie mock na górze. Okej? Okay? Dobra. Kubek, spoina, co chcesz? Dobra. Walidowanie mocka. Jak zwalidować, że mock został wywołany? W sekcji then mówimy, jeden raz JDBC template został wywołany z takim parametrem. Proste i czytelne. Jeśli nie zostanie wywołany, dostaniemy informację, że został wywołany 0 razy. No, spodziewaliśmy się troszeczkę więcej. Jeśli został wywołany za dużą liczbę razy, też dostaniemy odpowiednią informację o błędzie, a nawet dostaniemy informację, kto spowodował ten błąd i jak wyglądało to drugie wywołanie, które spowodowało błąd. Jeśli chcemy mieć mocki, które będą miały inne parametry. Definiujemy, że za pierwszym razem metoda execute przyjęła parametry z Johnem Smithem wiekiem 20, za drugim razem Janem Kowalskim wiekiem 15. Mamy to dwa osobne sprawdzenia tak naprawdę. Możemy też to zwijać i tworzyć jakieś konstrukcje takiego typu, gdzie mówimy, że w tym teście dwa razy ma zostać wywołany JDBC template, i na nim metoda execute z dowolnym parametrem. Nie interesuje nam, co tam być. Dwa razy ma zostać wywołany. Może być też wywoływany w jakimś zakresie, czyli od 1 do 3 wywołań. Może być wywołany przynajmniej raz. Tak jak mówiłem, podkreślenie mówi, no nie interesuje mnie, dowolna ilość tutaj może być. To jest ciekawa konstrukcja, nic według mnie za bardzo nie wnosi, ale muszę powiedzieć, że dowolną ilość razy ten mock może zostać wywołany. Dwa razy ma zostać wywołany na dowolnym mocku, metoda execute z dowolnym parametrem. Jeśli byśmy mieli więcej niż jeden JDBC template, na przykład wstrzyknięty do naszej klasy i chcielibyśmy to przetestować, no to on by wtedy wszystkie zamokowane JDBC template'y i metody execute na nim tutaj maczował. Możemy powiedzieć, że nasz mock ma zostać wywołany dwa razy na dowolnej metodzie i dowolnym parametrze. Możemy też za pomocą regexa, to jest zapis regexa w Groovim, zdefiniować, jakie metody mają być wywołane. Czyli jakbyśmy to na przykład mieli execute insert, execute update, to ten regex by to chwycił i by nam maczował jako mocka. Możemy też przekazywać, jako te parametry, które chcemy sprawdzić, które zostały przekazane do naszego mocka, przekazywać closure'y, które muszą wyewaluować się do boolina. I w tym momencie sprawdzamy, dostaniemy tak jakby to, co ten parametr, z którym zostaliśmy wywołani jako parametr do closure
i na nim sprawdzimy, czy zostały spełnione jakieś warunki. Jeśli to się wyewaluuje do true, to mock został spełniony. W jakim sensie? W sensie o to na przykład te rzeczy? Tak, tak. Tu możesz korzystać ze wszystkich tych rzeczy, które masz zdefiniowane w tabelce. Słucham? Tutaj tabelkę? Nie, tabelkę najczęściej budujesz na dole i mówisz, że tu na przykład został wywołany jako John Smith 20 i tylko ten przypadek cię interesuje, tak? I te rzeczy wyciągasz sobie z parametrów. Tu nie ma parametrów, więc tak jakby nie chciałem mieszać jednego z drugim. Ale generalnie wszystkich parametrów możecie używać w obrębie całego testu, tak? Wywołania sekwencyjne. Czasami jest tak, że chcemy sprawdzić, że najpierw został wywołany ten mock, a potem ten mock. Żeby to zrobić, musimy mieć dwa bloki den, jeden pod drugim, które separują nam te wywołania. Nie możemy tutaj zastosować enda, on po prostu tu nie zadziała. Okej. Teraz tak, jeśli chcielibyśmy na początku naszej metody testowej, podczas tworzenia na przykład naszego mocka, zdefiniować od razu jego walidację, sprawdzenie, ile razy został wywołany, mówimy, że chcemy mieć mocka i od razu jako closure możemy przekazywać rzeczy, tak jakby, które mają być zweryfikowane. W tym momencie mówimy, że dwa razy ma zostać wykonana metoda execute. On już teraz jest w kontekście i wie, że ta metoda execute ma być wywołana na tym właśnie mocku. Można? Nie, ja osobiście nie widziałem, chyba zraz skorzystałem z tej metody do zwracania czegoś. OK, staby. Staby w odróżnieniu od mocków zwracają nam jakąś wartość. I staby najczęściej definiujemy w sekcji given. Mówimy JDBC template, query for list, przekazujemy jakich parametrów się spodziewamy, a następnie następuje znak redirecta i przekazujemy na przykład w tym momencie metoda query for list powinna zwrócić listę map, czyli każdy wiersz jest jedną mapą i dostajemy listę takich wierszy i mówimy po prostu, że coś takiego ma zostać zwrócone. Jeśli ten mock zostanie zawołany więcej niż raz, no to za każdym razem to będzie zwracane. I tu możemy sprawdzić, że wywołaliśmy find by last name dla Kowalskiego i on dokładnie nam zwrócił tego Kowalskiego. Tak samo jak w przypadku mockowania, możemy definiować staby w kontekście tego staba, czyli powiedzieć po prostu query for list i będąc wewnątrz tego closure'a, on wie, że te query for list należy do tego JDBC template'u, którego sobie stabujemy. Teraz tak, troszeczkę jeszcze o parametrach przy okazji staba. Tak naprawdę może nas nie interesować, jakie parametry zostały przekazane do query for list. Za każdym razem, jak zostanie wywołany, ma zostać zwrócone coś takiego. Możemy też powiedzieć, że nieważne z jaką listą parametrów został wywołany ten stab, mówimy to przez gwiazdka, podkreślenie, ma zostać zwrócona taka wartość. Czyli jeśli query for list miałby więcej niż, na przykład mógł przyjmieć trzy parametry, dowolną ilość, tak, to ten mock to obejmie i wszystkie te metody nam tutaj sprawdzi, czy zostały odpowiednio wywołane. Tu jest przy okazji jeszcze coś takiego, ale to może jeszcze do tego wrócę. Teraz tak, jeśli chcielibyśmy budować jakieś szybkie asercje, nie w postaci closure'ów, możemy zdefiniować na przykład, że nieprawda, że ten parametr to jest Smith rzutowany jako tablica obiektów. Tu możemy jakieś takie proste, tak naprawdę na wyczucie trochę to traktujemy, tak? Tak, i jeszcze to za chwilę pokażę, dobra? Okej. Okay. Słucham? A, spoina, no proszę bardzo. Jest spoina tu i dla ciebie, nie wiem, zostały koszulki chyba i te. I kubki. Okej. Okay. Dobra. Tak jak mówiłem, przy tych sprawdzeniach możemy jeszcze tak naprawdę sprawdzić, czy na przykład to nie jest nulem. Wtedy też bardzo łatwy sposób
spodziewamy się, że tu został nam podostarczony jakiś obiekt, który właśnie nie jest nulem. Jeśli chcemy zwrócić kilka rzeczy, to w tym momencie możemy przekazujemy jeden redirect, za pierwszym wywołaniem zwrócone zostanie to, za drugim wywołaniem zwrócone zostanie to, za trzecim, czwartym, wszystkich następnych będzie już ten ostatni tylko zwracany. Jeśli utrzymujemy potrójnego redirecta, możemy od razu przekazać tablicę, listę wszystkich rzeczy, które mają być wywoływane, czyli to jest trochę shortcut do tego, co mieliśmy tutaj. Jeśli chcemy zrobić side effecty, to możemy wywołać na przykład closure, który rzuci nam tutaj wyjątek. Ten closure może przyjmować jako parametr to, co było na wejściu tej metody. Więc to, co ty mówiłeś, po prostu tutaj możemy sobie przekazać jako parametry. W tym momencie nas to nie interesuje, więc po prostu zwracamy, możemy tutaj rzucić wyjątek i ten closure zostanie wyewaluowany w momencie, kiedy mock zostanie odpalony. Znaczy możesz 5 razy zdefiniować ten blok, ok, tak, albo zrobić tutaj closure'a, który będzie gdzieś sobie trzymał w numerek, tak, i sprawdzał, że jeśli, i zwiększał go za każdym razem przy wywołaniu, po 5 razach rzuci nam coś. Jak testowaliśmy kiedyś jakieś ponowienia, to rzeczywiście się przydawało. Statyczne metody bardziej. Finalowych chyba sobie nie jest w stanie. Jest? Nie wiem. Słyszałem o statycznych metodach. Statyczne metody spoko się da, aczkolwiek to już znaczy, że jest bardzo źle. A finali, szczerze mówiąc, nie widziałem. Tak? No tak. Znaczy, zaletą spoka jest to, że jeśli chcesz skorzystać z Power Mocka, bo on ma ten fajny feature, to go po prostu możesz użyć tego mocka tutaj, tak? Tak, tak, to nie ma żadnego problemu. Moglibyśmy tu nawet używać assert equalsa z JUnita, właśnie Power Mocka czy Catch Exception, tak? I korzystać z tych rzeczy, które Spock nam nie dostarcza. Tego nie kojarzę, żeby nam dostarczał, aczkolwiek to też brzmi źle, żebyśmy musieli robić takie rzeczy, nie? Tak, nie ma problemu. Tak, możesz po prostu dodajesz następne dependencje i po prostu wywołujesz swój kod, tak? Znaczy w Groovim nie ma w ogóle problemu z wywoływaniem javowych metod, więc możesz dowolną javową metodę tak naprawdę wywołać. Tak. No, tak. No. Jest to możliwe, aczkolwiek po jakimś czasie pewnie i tak wybierzesz jedną z tych dróg, tak? Możemy, mówię... Może to jest kwestia, wiesz, przyzwyczajenia, tak? Ja na przykład piszę takie testy na co dzień i potem to po prostu wchodzi w nawyk. Okej. Troszeczkę wcześniej to już pokazywałem, ale nie chciałem o tym mówić. Teraz powiem wprost, jeśli chcemy mockować i stabować jednocześnie, czyli jeden raz został wywołany ten stab i zwrócił taką wartość, to robimy to w sekcji then. Jeśli rozbijemy to na dwie sekcje, czyli w given zdefiniujemy zachowanie staba, a tu tylko byśmy sprawdzali mockowanie, to w tym momencie ten ostatni będzie wzięty jako ten obowiązujący i stab nie zadziała. Dlatego musimy to zdefiniować na samym końcu. Teraz tak, jeśli chcielibyśmy takie interakcje, takie sprawdzenia i stabowania wyciągnąć do osobnej metody, bo na przykład we wszystkich testach robimy to w prawie taki sam sposób, możemy to zrobić. Tworzymy sobie osobną metodkę.
I nie możemy po prostu tej metody wywołać wewnątrz naszej sekcji DEM. Musimy stworzyć blok interaction, który mówi Spockowi, słuchaj, w tej metodzie w środku są rzeczy, które właśnie wymagają tego mnożenia i sprawdzenia i potraktowania tego jak mokowanie i stabowanie. Są spaje, ale wolałbym o nich nie mówić, bo to też znaczy, że coś jest bardzo, bardzo nie tak, jeśli musicie z tego po prostu skorzystać. Ale można. Dobra, support dla Springa. Mamy jakiś kontroler. To jest niekoniecznie najnowszy Spring, niekoniecznie Spring Boot. Wstrzykujemy do niego do jakiegoś person controller, person validator, person DAO. Następnie mamy metodę addPerson, która korzysta zarówno z validatora, jak i z person DAO. I chcielibyśmy na tej podstawie zrobić test, który nam zaciągnie kontekst springowy. Potrzebujemy dwóch bibliotek. Potrzebujemy Spock Springa, który pozwala nam na interop pomiędzy Spockiem a Springiem oraz Spring Testa, który ułatwia testowanie w Springu. I teraz wystarczy, że dodamy nad naszą klasą adnotację context configuration i podamy lokalizację pliku XML-owego, który zawiera takąże konfigurację i w tym momencie możemy już korzystać z całej magii springowej. Jeśli korzystamy z klas, po prostu przekazujemy tą klasę. W Groovim nie trzeba pisać .class w momencie, kiedy przekazujemy gdzieś klasę, bo on po prostu wie, że to jest klasa. Co jest problemem w Spocku i było problemem w Spocku, który mamy aktualnie, czy ten 1.0, jest to, że nie możemy w kontekście springowym mockować, tworzyć mocków. Mocki muszą być stworzone w obrębie specyfikacji. W Spocku 1.1 mamy to udostępnione i tworzymy Spock mock factory bin, który jest sparametryzowany przez person DAO. I jeśli on zostanie poproszony od person DAO, to da nam zamokowane person DAO. Jak to rozwiązywaliśmy kiedyś? Korzystaliśmy z Mockito. Nie było problemu, żeby sobie zdefiniować Mockito w naszym czy XML-u, czy w klasach, czy w klasach z konfiguracją. Po prostu dostawaliśmy mock z Mockito i mogliśmy na nim normalnie pracować. Teraz w Springu możemy już pozbyć się Mockito. Tak, tutaj szybkie sprawdzenie tego, czy jeśli mamy person, zamokowaliśmy sobie person DAO, które widzieliście wcześniej, powiemy, że ma find by last name, zwrócić nam to person, to rzeczywiście jakie wywołamy, to zostanie to sprawdzone. OK, tyle o Springu. Troszeczkę o helper metodach. To jest rzecz, na której można się wywalić, ponieważ mamy taki problem. Mamy jakiś zestaw asercji, które chcemy sprawdzić na koniec w naszym teście. Tak, asercje bardzo często będą się powtarzały. Więc co robimy? Refaktoryzujemy i wyciągamy do osobnej metody. To coś, co jest tutaj, powinno ewaluować się do Springa, żeby zostać objęte tak jakby sprawdzeniem. Więc w tym momencie robimy sobie jakiegoś booleanowego helpera, który zwróci nam boolina, który sprawdzi nam te wszystkie warunki wewnątrz siebie. No i to jest o tyle słabe, że jeśli wywołamy to w ten sposób, no to oczywiście to będzie jakiś warunek, ale w odpowiedzi, jeśli on zwróci false, to nie dowiemy się tak naprawdę, dlaczego on zwrócił false. Nie dostaniemy tej informacji. Tak, to, co musimy zrobić, to zrobić checkowanie, które jest voidowe i które używa słówka assert, to jest słówko, które dostarczy nam, jeśli dobrze pamiętam, albo Groovy? Groovy chyba. I po prostu z tego asserta możemy skorzystać. Czy Java nawet, tak? Słucham? Java, przepraszam, no to w Javie oczywiście jest, tak? No przecież. Koszulka, ten kubek. Super. No dobra. Jeśli mu powiemy to słówko assert, to się zachowa tak, jakbyśmy byli, by to było w środku naszego testu i dostaniemy informację dla każdego z tych wykonanych sprawdzeń już, jeśli ono się wywali, to jako osobna rzecz. Chyba można, a nie wiem. Czy można jakoś
Szczerze mówiąc, nie widziałem takich rzeczy. Możesz to zawsze zrobić przez nazwę metody. Rozumiem, że to za mało, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś skorzystał z assert equalsa, który to na przykład ma, nie? Albo assert j'a i tu też nie ma problemu, okej? Okay? Są koszulki i kubki chyba jeszcze, tak? Ale to samo słowo kluczowe jest używane, tak? Tak, dlatego ono właśnie robi nam te ładne wypisanie po kolei, że tak to było po lewej, to było po prawej stronie aserci. Okej, okay, to też nie wiem, koszulka czy kubek. Dobra. No i jak tego używamy, po prostu wywołujemy tą metodkę, która ma w środku aserci, jak zwykłą metodę w sekcji den i dostaniemy właśnie to, co nam daje słówko assert. Mamy też coś takiego jak słówko with, przepraszam, nie słówko, metodę with, której przekazujemy nasze person. Wtedy on jest delegatem wszystkich wywołań i wtedy nie musimy pisać person przed każdym first name, last name i age. Ono tak jakby z automatu zostanie, tak jakby te wywołania zostaną wzięte z tego person. Asynchroniczność. Czego używacie do asynchroniczności? Jest chyba tylko jedna dobra odpowiedź. Ale do testowania. Await delete, tak? Chcesz koszulkę? Ty to nie. Dobra. Tu nie potrzebujemy await delete. Tutaj mamy coś takiego, co nazywa się pulling conditions. Definiujemy sobie pulling conditions w sekcji given. Mówimy, że ma timeout na przykład na 5 sekund. Tu można jeszcze ustawić jakiś delay, initial delay i tak dalej. Co ile ma być wykonywane na przykład sprawdzenie. Mamy coś, co działa bardzo długo, na przykład sekundę, na nasze testy jednostkowe to już jest długo i ustawia jakiś response na 42. To response gdzieś tam jest polem wewnątrz tej klaski albo wewnątrz tej, albo parametr, no przepraszam, fieldem w tym, tej variable w tej metodzie. I teraz w polling conditions w sekcji then mówimy, że nasz polling condition ostatecznie ma sprawdzić tam taki warunek. I on na przykład będzie się odpalał co jakiś czas i jeśli warunek jest spełniony, to zakończy się na zielono. Jeśli nie, to rzuci odpowiedni wyjątek. Historia. Mamy coś takiego jak słówko old. Służy ono do tego, że jeśli w sekcji given zdefiniujemy sobie jakieś obiekty, w sekcji when wykonamy jakieś operacje, które modyfikują nam te obiekty, które mamy wyżej, to w sekcji then możemy skorzystać z metody old, które pamięta, jak wyglądał obiekt, który był w sekcji given. I na tej podstawie możemy sprawdzić zrobić jakieś sprawdzenia, czyli tutaj testujemy na przykład, czy nasze dodawanie działa w ten wyśmienity sposób. Tak? Jeśli mamy jakieś mutowalne obiekty, bardzo fajne, możemy coś szybko na tej podstawie wyciągnąć, sprawdzać jakieś rzeczy. OK, troszeczkę o adnotacjach. Wcześniej już było o tych o before'ach, after'ach i tak dalej. Tutaj będzie jeszcze więcej. Tak samo jak w JUnicie mamy adnotację ignore, która mówi nie odpalaj mi tego testu. No dobra, ale tak naprawdę ignorowanie testu może być spowodowane tym, że nie działa, bo chcemy po prostu, żeby build nam przeszedł, ale to powinno działać. Od spoka 1.1 mamy pending feature i możemy powiedzieć, że ten feature jest jeszcze niespełniony. On musi rzucić w jakiś wyjątek. Jeśli i możemy też mu podać w pending feature, jaki to ma być wyjątek. W każdym razie musi zostać rzucony z tej metody wyjątek. Dla nas jest to czytelna informacja, że ten feature jest jeszcze nieskończony, coś trzeba jeszcze zrobić. Mamy taką adnotację jak ignore rest. Służy nam do tego, że jeśli zanotujemy jakąś metodę ignore rest, to tylko ona zostanie wywołana w tej specyfikacji. Żadna inna metoda, żaden inny test w tej specyfikacji nie zostanie odpalony. Mamy ignore ifa, któremu możemy przekazać closure, który musi wyewaluować się do true lub false. Jeśli będzie true, to ten test się odpali. Jeśli będzie false, to ten test się nie odpali. Mamy troszeczkę shortcutów, czyli na przykład już mamy przygotowany obiekt OS, na którym możemy powiedzieć, że to jest Linux. Jeśli to jest Linux, to ten test się odpali. Jeśli to samo mamy dla Windowsa. Mamy też requires, które jest odwrotnością tamtej adnotacji, czyli jeśli ten closure jest spełniony, to ten warunek będzie, to ten test zostanie odpalony. I
To jest przykład, którego ja na przykład korzystałem. Ten test odpala się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Docker, który jest uruchomiony Docker, który nazywa się AMQ. Miałem kilka takich testów, gdzie podnosiłem różne AMQ z różną konfiguracją i odpalały się tylko testy dla konkretnych, konkretnych konfiguracji, jeśli były podniesione odpowiednie Dockery. To jest coś, co można w bardzo prosty sposób napisać, więc zachęcam. Na mojej prezentacji o message brokerach gdzieś to powinno być. Możecie tam to znaleźć i sprawdzić, jak to działa. Jak nie będzie uruchomiony to, nie odpali się ten test. Chyba będzie skipnięty, jeśli dobrze pamiętam. Nie. To nie jest żadna aserycja do tego testu, to jest sprawdzenie, czy ten test w ogóle ma sens, żeby on był uruchamiany, tak? Jeśli nie ma sensu go uruchamiać, bo nie wiem, tu nie mamy uruchomionego Dockera, nie jesteśmy na Windowsie, no to on się nie wywali, on zostanie pominięty. Okej. Mamy coś takiego jak, właśnie koszulka albo ten, chyba tylko kubki zostały. Okej. Mamy coś takiego jak autocleanup. Na naszym jakimś obiekcie możemy powiedzieć autocleanup i powiedzieć mu, jaką metodę ma wywołać na sam koniec wywołania, na koniec testu i ewentualnie, jeśli ta metoda może rzucić wyjątek, to powiemy, że jak rzuci, to ma być po cichu i ten wyjątek nic nam nie psuje. Tak naprawdę tu mamy chyba default na close, więc on to znajdzie, quiet jest default na false, więc quiet na pewno nam się będzie przydawał. Okej, faceweave, jeśli ktoś łapał wyjątki w sposób JUnitowy, to jest dokładnie ten sam sposób, tylko napisany za pomocą innej anotacji. Timeout, w JUnicie też jest timeout, ale z tego co pamiętam w JUnicie nie można podać timeunitu, tutaj można. Tytuł. Możemy adnotować naszą klasę jakimś tytułem. Wtedy jeśli mamy jakiś mechanizm, który będzie nam to przetwarzał i tworzył raporty, to będzie mógł z tego skorzystać. Narrative. Możemy powiedzieć więcej linii w bardziej opisowy sposób, jak na przykład, co jest na przykład potrzebne, żeby ten test został uruchomiony. Połączyć to z adnotacją requires albo ignore if, gdzie wytłumaczymy, co tak naprawdę musi zostać na przykład setupowane, żeby odpalić dany test. Szczególnie przy testach integracyjnych, akceptacyjnych jest to przydatne. Subject. Możemy powiedzieć, że przedmiotem tego testu jest klasa person albo adnotować jakiś obiekt adnotacją subject. Wtedy to jest tak jakby przedmiot naszego testu. To nie wpływa w żaden sposób na działanie, to jest tylko informacja. Tak samo mamy z issue, że możemy powiedzieć, że ten test powstał dlatego, że mamy takie issue na przykład na Mantisie, albo więcej issue i ten test po prostu sprawdza, czy to, co zostało zapisane w tym issue, no po prostu działa. Jeszcze jest coś takiego, że możemy na spoku wymusić kolejność wykonywania testów. W tym momencie dajemy adnotację stepwise na naszej specyfikacji i w tym momencie wszystkie testy będą wykonywane tak, jak my po kolei je pisaliśmy według kolejności, jaką napisaliśmy w pliku Groovy. OK. Idziemy już ku samemu końca. Takie coś ekstra na samo zakończenie. Jak widzieliście większość testów, ja je zaczynałem od defa. Ale tak naprawdę nie ma problemu, możemy tam użyć słówka void i to też będzie spokojnie test spokowy. A idąc dalej, ja tu zawsze pisałem should dodatkowo, ale możemy się pozbyć tego should i napisać nasz test w takiej formie. Jeśli chcecie, żeby wasze testy wyglądały w ten piękny sposób, można to napisać i tak. Żeby to zrobić, wystarczy sobie zaimportować coś takiego. Groovy pozwala na zmianę nazwy klasy, którą sobie importujemy i nasze testy wyglądają jeszcze piękniej. Okej, tyle ode mnie. Jeśli macie pytania, to zachęcam, aczkolwiek jest tylko jeden kubek. Nie korzystałem, słyszałem tylko o nich i nie wiem, jak się łączy ze Spockiem, niestety. Trochę jak w Cucumberze chyba, tak? Z tego, co wiem, to nie służy do tego, tak? Tam to wygeneruje nam całe testy, a my tych testów tak jakby piszemy tylko to, jak to ma zostać, tak jakby te regexy mają być przetranslatowane na metody, tak? To jest troszeczkę w innym kierunku to chyba idzie według mnie.
Okej. Tak? Znaczy, musimy wziąć klasę specification, tak, i musimy ją rozszerzać, żeby mieć specyfikację spokową. Tu nie ma wiedzy dziedziczenia. Słucham? Tak, możemy sobie, my na przykład stworzyliśmy sobie jakieś tam, nie wiem, payment specification, który rozszerza specification, ma zbiór metod, których korzystamy najczęściej i wszystkie nasze specyfikacje spokowe korzystają z payment specification, plus do tego są jeszcze traity, tak, z których możesz korzystać i poprzez nie dodawać funkcjonalności do twoich testów, tak? Przede wszystkim, znaczy może nie sam JUnit, tak, ale przede wszystkim mamy to, że czytelność, według mnie poprzez te, poprzez to, że mamy te, jeszcze jak sobie skonfigurujemy w IntelliJ, żeby robił nam te wcięcia przy każdej labelce, to jest to szczególnie czytelne, plus mamy, wydaje mi się, dzięki temu słówku assert z Groovy'ego akurat, mamy lepsze prezentacje, co tak naprawdę się wywaliło niż assert equals, assert true, czy coś w tym stylu. Do tego może nie w kontekście samego JUnita, ale mamy tak jakby już wsparcie dostarczone do mokowania, stabowania, do parametryzacji. W JUnicie jest bardzo słaba parametryzacja, że Pragmatis robi co może, ale w spokój wydaje mi się, że jest jeszcze lepiej. Lepsze wsparcie dla wyjątków, tak, szczególnie to, że w JUnicie, tu kolega wymieniał, tak, że mamy te try-catche albo, albo expecty. Moim zdaniem to jest słabe, bo szczególnie dlatego, że nie do końca wiemy, dlaczego to stamtąd poleciało i co tak naprawdę się tam stało. Tu mamy eksplicite te słówka throne, not throne i możemy powiedzieć, naprawdę wyjaśnić naszą intencję. To są takie główne zalety. Okej? Okay? Tak? Dobra. Problem jest taki. Testowałem Spockiem Javę, Groovy'ego i Kotlina. Próbowałem testować skalę i poległem. Podobno Nurkiewicz to zrobił, Tomek Nurkiewicz, ale też słyszałem, że to nie jest takie ładne, tak? Więc tutaj jest bardzo, bardzo trudno coś przetestować skalowego, szczególnie dlatego, że skala, jeśli w skali mamy jakieś case classy albo obiekty. Tak, bo Groovy po prostu ma składnię bardziej zbliżoną do Javy, jak tam widzi dolary, tak, a skala generuje klasy z dolarami, to od razu ma po prostu Spock nie jest w stanie tych klas nawet często sobie załadować. Zamiast Spocka używać skala testu, można, ale ja na przykład nie lubię skali, za długo się kompiluje. Dla mnie Spock jest bardziej zbliżony co do szybkości do JUnita niż także co do testowania, tak? I ten feedback mam dużo szybszy. W skali troszeczkę pisałem, mało, ale po prostu tam zabija mnie szybkość kompilacji i dlatego po prostu nie używam, nawet nie idę w tą stronę. Okej? Okay? Okej? Okay? Jeśli nie ma pytań, to wielkie dzięki.